Siemanko wszystkim, jest sobota, jest odcinek. I to nie byle jaki odcinek, ponieważ w tym pojemniku mam 180, przynajmniej około, sztuk Pecyloteria ornata w stadium L1, moi drodzy. Tak jest, nimfy nam wyliniały, są teraz L1-kami, także stąd przeprowadzimy je do tego pojemnika i tak, tu będzie 180 sztuk z tego względu, że mamy do czynienia z najbardziej terytorialnymi Pecyloteria i właśnie to jest ornata, one uchodzą za takie najbardziej terytorialne, najbardziej agresywne i ogólnie takie, które raczej do grupówki się nie nadają. Natomiast pierwsze 2-3 wylinki, 4, można je trzymać w tej grupówce, a zasada grupówek jest taka, że im mniejszy pojemnik i im mniej pająk ma tak naprawdę swojej własnej, z nikim niedzielonej przestrzeni, tym automatycznie jest po prostu łagodniejszy dla swoich współlokatorów. W związku z tym tutaj zrobimy, nie wiem, może trochę tego, albo może trochę tego. Tak naprawdę zaraz czas pokaże, coś wymyślimy, wsadzimy tutaj takie płaty korkowe i będziemy karmić. Ja mowy wstępnej już nie przedłużam, natomiast bardzo bym was chciał prosić o to, że jeśli nie subujecie kanału, warto zasubskrybować, a jeśli film wam przypadnie do gustu, warto dać mu okejkę. To tyle, lecimy do biurka. Dobra ziomy, jesteśmy na biurku, jest braplast, w tym momencie zrobiłem dziurki i powiem wam, że poza tymi dwoma strzałami tutaj, całkiem nieźle się te dziurki wentylacyjne robi nożyczkami do paznokci. Bo no, potrzebowałem bardzo małych dziurek z racji tego, że to są po L1, ale mimo to, że są L1, słuchajcie, to jest wielkie L1. Patrzcie, widzicie tego bydlaka? To jest L1. Ja nawet nie chcę myśleć, szczerze mówiąc, co zaraz będzie się działo na tym filmie. Także nie myślę o tym, zajmijmy się najpierw tym, co trzeba. No i dobra, jest pojemnik, rzucamy tutaj torf, wilgotny, mokry, jak kto woli. Poe lubią wilgoć, więc się nie przejmujemy tym, że torf jest na przykład za bardzo rozmoczony. Teraz uklepuję torf moczboxem z tego względu, że po takim zabiegu łatwiej jest dbać i utrzymywać czystość na tym podłożu, no bo po prostu najzwyczajniej w świecie biorę pensetą i wyjmuję jakąś nieczystość, a szczerze mówiąc to nie mam pojęcia, jak będzie wyglądała ilość nieczystości przy ponad 150 sztukach Poe ornata. Wow, serio. Na torf nie będę dawał żadnych porostów, żadnych mchów, zależy mi na tym, żeby to podłoże było możliwie jak najczystsze, także zostawiamy tak jak jest. Jak przed chwilą mówiłem o płatach, no to mamy do dyspozycji coś takiego. Ja to wszystko tutaj po prostu wsadzę, żeby poe mogły się bez problemu tam wciskać. No i dobra, zaczynamy w tym momencie układanie korków. Po prostu na przemian, tak to trzeba będzie zrobić i blisko siebie. I ostatnie również tutaj wciskamy. Ja skończyłem teraz aranżację, wygląda to no nietypowo, na pewno nietypowo, no ale słuchajcie, nastawiamy się na po prostu zawrotną liczbę młodych. Dobra, no ja na 100% skończyłem, tutaj nic nie mam zamiaru do tego pojemnika dodawać, tylko kochani, ja naprawdę nie mam bladego pojęcia, jak ja mam otworzyć ten pojemnik. Widzicie to czarne tutaj? To są poe. Ja się boję, że jak ja to otworzę i jak one zaczną biegać, to przecież ponad połowa wyleci mi tutaj. Także nie wiem, jak to robić, naprawdę. Będę robił to no, na tak zwany spontan. Zobaczymy, co wyjdzie, to wyjdzie. Czy wy wiecie, co by się stało, gdybym ja to teraz dmuchnął? O, fuck. No totalny hardcore, naprawdę. Ale nic, plan mam taki, żeby wyjąć ten papier i położyć na te kory. Jestem gotowy, żeby teraz tą chusteczkę podnieść. Tu jeszcze są młodziaki, to z nimi za chwilę, tylko je położę obok i przykryję, szybko, 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 Kuba. Dobra, te są bezpieczne, a to nie, no bez jaj. O nie, a tutaj taki biedny, niewyliniały, ojej, chodź mały, ale to tobie już raczej nie pomożemy. No, chodź na bok. Dobra, słuchajcie, kładę je tutaj, w taki sposób. Ciężko jest określić ilość tego, co tutaj się dzieje, no ale naprawdę robi to na mnie piorunujące wrażenie i po prostu napawa mnie to strasznie wielką dumą, wiecie, że udało mi się po prostu te ornaty rozmnożyć i że z tego, co ja tutaj widzę, to jest dość, no, przewaga osobników, którym nic nie jest, wszystkie w porządku wyliniały, no i chyba mają się dobrze z tego, co widać, nie? Chodźcie, zaryzykujemy i dmuchniemy.
Super, wiecie co? Całkiem fajnie to wyszło. Ja naprawdę, ja myślałem, że to będą masakryczne komplikacje, a tu się okazuje, że całkiem nieźle to wygląda. O, patrzcie, pokażę wam coś. Widzieliście, jak spieprzały przed chwilą z papieru, nie? Popatrzcie. Proszę bardzo. Tyle mamy małych ornat i no, jestem zobowiązany, by poinformować was oczywiście o tym, że te ornaty będą na sprzedaż. I sytuacja wygląda, słuchajcie, tak. W opisie filmu, już pod wszystkimi linkami, będzie mój mail. Powiedzmy, że podpiszę tego maila kontakt biznesowy i na tego maila możecie śmiało pisać, że chcecie kupić młodego. No i jak sytuacja wygląda? Po pierwsze, nie odpisuję na wiadomości na Facebooku związane z POE ornatami, bo mi się za duży młyn zrobi. Ja i tak mam mega problem, żeby nadążać z tymi wiadomościami, bo mam ogromne zaległości w odpisywaniu. Także jeśli chcecie kupić tą ornatę, no to piszcie na maila, którego macie poniżej, bo inaczej po prostu się nie będziemy kontaktować, jeśli o to chodzi. Jeśli kupujecie jedną sztukę, to jest cena 20 zł, natomiast jeśli ktoś chce sobie kupić 5 sztuk za 100 zł, no to wtedy dodatkowy jest jeden gratis, czyli jakby macie albo jedna sztuka za dwie dychy, albo 6 sztuk za 100 zł. Także decydujcie, jeśli chcecie, no to piszcie właśnie na tego maila. Wysyłka w zależności od ilości pocztą polską kosztuje od 8 do 11,50 zł. Jeśli ktoś by chciał wysyłkę za pobraniem, to oczywiście nie ma takiej opcji, bo to jest za dużo roboty. Także tylko przelew na konto. Jeśli macie problem zaufać mi i przelać tą kasę na konto, no to już niestety nie za bardzo mam na to wpływ. Ja wiem, że nie oszukuję. Ci, co ze mną tam współpracowali, to też wiedzą, że ja nie oszukuję. No i dobra, kochani, tak naprawdę w tym momencie ja będę kończył, a zobaczymy się tutaj jeszcze zaraz za parę dni, powiedzmy za 2-3 dni, kiedy te POE troszkę tutaj po prostu się zadomowią i wtedy będziemy je karmili. Patrzcie, co tu się dzieje. Wszystko wylinki. Z nimfy 2 na L1. Co za ilość. Minęły równe 2 dni. Na pierwszy rzut oka tak naprawdę to niewiele się zmieniło. Jak widzimy, korek jest jak był. Tak naprawdę tam pomiędzy tymi płatami najprawdopodobniej jest bardzo dużo pajęczyn i poje się już właśnie tam zagnieździły. Natomiast my postaramy się wyjąć jeden płat, położyć go tutaj na wierzchu i zafundować małe karmienie poetkom. Płatów tutaj jest trochę i po prostu poe są pochowane najzwyczajniej w świecie. O, patrzcie. Poetki są żwawe bardzo. Ło, patrzcie, co tu się dzieje. Że połóżmy tak. Nie no, bo też już uciekły. Dobra, postarajmy się wyjąć jeszcze jeden płat. O, jaka tu jest wylęgarnia POE, patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje. O kurde. To myślę, że tutaj rzucimy świerszcze, co? Dobra, ustawiłem płat z ilością POE nieokreśloną. No oko myślę, że będzie ich tutaj koło 20. Dobra, sypiemy świerszcze. No tak nie wyglądało to zbyt spektakularnie. Natomiast widzimy, że część osobników już chwyciła swoje pierwsze w życiu jedzenie. Pierwszy w życiu posiłek. Nie za bardzo biegają za tym jedzeniem i skaczą. No ale z drugiej strony jest podane na tacy jedzenie. To tutaj nie ma się co gorączkować, skoro tyle koryta biega. O, widzę, że ten trochę zdeformowany tutaj biedny jest. Zobaczmy, jak on wygląda. Wylinka mu nie poszła. Ja go w takim razie zostawię w osobnym matchboxie i po prostu sobie ją zostawię jako takiego biedaczka, który raczej nie mógł przeżyć, a przeżyje. I jeszcze, moi drodzy, chcę zwrócić uwagę, że POE ornata to jest największa pecyloteria. No i powiem wam szczerze, że patrząc na rozmiar tych L1-ek, które są jak mój kciuk brudny, to naprawdę ta wielkość robi wrażenie. To już wiecie, nie chcę ich tam zgnieść na ziemi. O, wojna się zaczęła. Koryto podali atakować małe POE. Jest za dużo i to nie widać. Jeśli już któraś atakuje, to nawet nie widać, która. Dobra, wrzucam wszystko. Będą miały bardzo dużo jedzenia. I może jeszcze zróbmy strefę makro na koniec. Dużo L1-eczek przechadza się po swoim rewirze korkowym. Patrzcie, jakie skupisko POE.
Normalnie aż nie idzie odróżnić, co tu się dzieje. Wszędzie nóżki włochate. Jeszcze, kochani, wracając do oferty sprzedaży tych POE, pragnę was uczulić na to, że ten ptasznik absolutnie nie nadaje się na pierwszego. Trzeba mieć to w świadomości, kierując się chęcią zakupu. I jeśli ktoś nie miał dotychczas ptasznika, to nie powinien kupować tej POE. I prawda jest taka, że ja nie dam rady zweryfikować, czy każdy z was, który będzie chciał ją kupić, ma tego ptasznika. Ale uwierzcie mi, lepiej dla was i dla wszystkich dookoła będzie, jeśli nie mając żadnego ptasznika, na tą POE się nie zdecydujecie. Także was tylko uczulam przed tym. A tutaj mamy uciekiniera, który jest w asekuracyjnym pudełku na POE wszystkich, które będą wyskakiwały z braplasta. No, świerszczyki go chyba nie interesują. Ten już sobie złapał śniadanko. Pierwsze w życiu śniadanko na dodatek. No, widzę, że ten też sobie wcina. Ty maluszku, ty się skryłeś gdzieś tam. Same zadowolone, najedzone gęby. Ta jeszcze czyha. Nie może się zdecydować, którego świerszcza wybrać. No i to mi się podoba. Pierwsze karmienie POE ornata zaliczone. Lecimy na mowę końcową. Mniej więcej 180 ornat jest już w nowym domku i słuchajcie, już wam mówię, jaki mam plan wobec tego pudełka. No więc tak, głównie one się sprzedadzą, bo albo będą wędrowały do kogoś z was, albo je wystawię na forum, bądź też sprzedam je hurtem, ale to zobaczymy. Raczej nie będę się skupiał na sprzedaży hurtowej, tylko na detalicznej, także jeszcze raz przypomnę, jeśli ktoś chce taką ornatę, w linkach poniżej na samym dole jest mail, na który trzeba się kontaktować. I z tych wszystkich myślę, że zostawię sobie 15 sztuk i będę je hodował właśnie w hodowli grupowej. Będę jakby prowadził taki mały dziennik na temat, jak hodują się ornaty w grupówce. Z mojej strony to jest tyle. Pamiętajcie, że jest jeszcze prawie cała sobota i cała niedziela weekendu. Także trzymajcie się i do zobaczenia już w środę. Hej!